Witam, oto ja potężny hejter polskiego mappingu, czy tam webpingu. dziś dzisiaj opowiem o aplikacji Countrybal Stickers. Oczywiście nie obejdzie się bez poradnika na countrybala. Lecz wiem, że nikogo nie przekonam do robienia normalnego mappingu, ale warto nagrać, bo w ankiecie chcieliście taki film. Zaczynajmy! Countrybal Stickers to darmowa aplikacja na telefon, która pozwala w cudzysłowie robić countrybale. Niestety dużo osób ściąga tą aplikację, zamiast robić swojej. Są one używane do robienia webpingu, czyli gówno mappingu, o którym mówiłem w poprzednim odcinku z hejtowania. Aplikacja ma kształty dosłownie odrysowane od linijki, lecz w tym przypadku od cyrkla czyli narzędzia koła lub elipsy. Na dodatek nikt z twórców tego webpingu nie robi zasad co untrybalów, typu Izrael jest cegłą, Kazachstan jest prostokątem, Polska ma odwróconą flagę i nikt tego nie potrafi zrozumieć. Zobaczcie, tutaj jest mój co a obok niego jest co powtarzający się po raz. Nie zliczę, który oczywiście, zobaczcie, jak mój co jest unikatowy. Każdy ma swoją kreskę, a w tej aplikacji jest zawsze to samo. Jeśli ktoś nie wie, co to jest kreska. Dobra, omówmy teraz zasady co untrybali. Zasada pierwsza. Co nigdy nie mogą być perfekcyjnie okrągłe. Mogę wam powiedzieć, że niektórzy robią tak, że tworzą koło i na nowej warstwie obrysują je, aby było ładniejsze. Tutaj macie jednego co untrybala, którego zrobiłem w paimcie, gdy się nudziłem. Oczywiście niektóre co mają inne kształty zasada druga co untryballe nie mogą mieć ziarenic, muszą mieć całe białe oczy ewentualnie zmienione kolory tych czy zasada trzecia co untryballe muszą mieć cienie chodzi o to że taki cień jak w co z stickers jest totalnie przesadzony wystarczy gładki albo twardy cień najlepiej zrobić ankietę na społeczności jak to zrobił podlancium na którego kanał zapraszam zasada czwarta Najlepsze co untrybale, są wygięte, a dokładnie, ich flaga, prosta flaga jest bardzo brzydka, wystarczy namalować flagę samemu, wtedy będzie wygięte, albo użyć specjalnych narzędzi. Pamiętajcie, że nie wszystkie programy mają takie narzędzia. Zasada piąta, oczy w ballach najlepiej aby ja miały cienie. Tak jak macie tutaj na obrazku. Zasada szósta i ostatnia, w na przykład alternatywnej przyszłości Europy. Można w co untryballach zrobić z piętnaście oczu, ale takie większe projekty jak aps, gdzie są wszystkie kontynenty, najlepiej zrobić po dwadzieścia pięć oczu. Podsumowując, nie kradnijcie, bo własne jest zawsze najlepsze.